Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym w zasadzie Wam podziękować i zrobić mały test kamery, którą właśnie teraz widzicie. Na samym wstępie chciałbym bardzo podziękować wszystkim Wam, którzy pomogliście mi, żeby kupić tą kamerę, czyli po prostu zrzuciliśmy się donatami. Myślę, że ta kamera bardzo fajnie wpłynie na jakość nagrywanych materiałów na kanale, z tego względu, że może nie ma ona najlepszej jakości, znaczy na pewno ona nie ma najlepszej jakości, jeżeli chodzi o materiał, który ja nagrywałem, bo część materiałów nagrywałem, nie wiem, nawet pełnymi klatkami czy jakimiś innymi, część dużą Soniakiem A6300, później ostatnio cały czas Canonem 7G Mark II, więc znacznie też droższymi kamerami. Ale bardzo dużą też część materiałów nagrywałem telefonem albo nawet tamtymi kamerami, to nigdy nie używałem stabilizacji do tego. Część z Was wie bądź nie, moja praca polega na nagrywaniu, w zasadzie nagrywam śluby, ale przy wykorzystaniu kanału na YouTube, branie takich wielkich sprzętów, zakładając ten kanał, od razu powiedziałem, że nie będę takich rzeczy robił, bo mi się nie będzie chciało. Jeżeli do każdego filmu musiałem podchodzić tak, że mam brać ze sobą cały plecak i asortyment sprzętu, szkieł, wielkich stabilizatorów, no bo nie oszukujmy się, stabilizatory, których ja używam w pracy, ten, no najmniejszy z moich stabilizatorów, no to na przykład Ronin S, no to on jest powiedzmy mały, ale mały to jest powiedzmy, on waży kilka kilogramów, tam powiedzmy, nie wiem, 1,5 kg czy coś w tym stylu. Jeżeli miałbym do każdego filmu tak podchodzić, to wtedy by mi się nie chciało tego tak robić, bo to wymagałoby bardzo, bardzo dużo pracy dookoła. Często nie jestem w stanie nawet takiego czegoś sobie zapewnić. Często używałem, swego czasu próbowałem używać gimbala do telefonu i jest to poniekąd jakieś rozwiązanie, ale też nie mogę go mieć zawsze przy sobie, a część filmów czasami powstaje właśnie całkowicie spontanicznie, typu o, jesteśmy tutaj, coś robimy, pach, zrobimy jakiś film, może okazać się on ciekawy. I wydaje mi się, że jeżeli będę traktował tą kamerę, którą właśnie widzicie obraz z niej, jako tak zwaną kamerkę EDC, taką, którą będę mógł zawsze przy sobie nosić, myślę, że jakość filmów, czyli teraz obraz, który widzicie, jest naprawdę akceptowalny, a co najważniejsze, jak widzicie, obraz jest stabilny. Ona nie stoi w tym momencie na żadnym statywie. Ja ją po prostu trzymam w ręce i powiem Wam, nawet teraz w tym momencie specjalnie macham tą kamerą i Wy tego raczej za bardzo nie widzicie, ponieważ jest to takiej wielkości, powiedzmy, kamera, która jest od razu zamontowana na mikroskopijnym gimbalu, który naprawdę daje radę. Kolejną ciekawą rzeczą, jak widzicie w tej kamerze, jest to, że ja ją w tym momencie postawiłem. Stoi ona przed Wami i załóżmy, że mamy dosyć wąski kadr, a ja bym chciał coś przesunąć i pokazać Wam od boku. Rączki mam tutaj. Przesuwam się. Kamera idzie razem ze mną. Więc tak naprawdę kamera może za mną podążać. To jest naprawdę bardzo fajna opcja. Mogę w tej chwili również wstać. Kamera nadal za mną podąża. Mogę iść sobie dookoła. Kamera nadal będzie za mną podążała i będzie nagrywała to, co chce. Mogę Wam powiedzieć, chodźcie ze mną, zobaczycie, jak się pali w kominku. I kamera leci za nami. Wydaje mi się, że ta kamera będzie właśnie bardzo fajnym rozwiązaniem do takiego vlogowania. Tak jak mówię, obraz, który widzicie na ten moment, jest obrazem o najgorszej jakości, ponieważ nagrywam to przy słabym oświetleniu. Wewnątrz pomieszczenia, więc to jest w zasadzie najgorszy obraz, jaki możecie chyba widzieć z tej kamery. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak będę to za chwileczkę obrabiał, ale wydaje mi się, że będzie bardzo dobrze. Na wszystkich innych moich filmach albo macie Norę Kreatora, która jest bardzo dobrze doświetlona, też dzięki Wam, moi drodzy. Zbieraliśmy swego czasu donate na to, więc tam mamy mnóstwo światła, różne światła, które mogę sobie przesuwać i ustawiać podwieszone pod sufitem, one są, to jest naprawdę ekstra rozwiązanie. Część, którą będziemy nagrywali na zewnątrz, no to też nie wchodzi w rachubę, będzie wszystko dobrze funkcjonowało. Więc wydaje mi się, że jedynie gorszy obraz może, jeżeli gdzieś będę kiedyś nagrywał jeszcze urbexy, do nich wrócę, znaczy na pewno do tego wrócę, to jest kwestia tylko czasu, to na tych urbexach może być jedynie troszeczkę jeszcze gorsza jakość, ponieważ tak jak mówię, tutaj mamy to ISO podbite do maksymalnych wartości w miarę. Dajcie znać, czy Wam się podoba taka jakość, czy Wam się podoba to rozwiązanie, które zamierzam stosować. Tak jak mówiłem, w tym momencie kamerka sobie stoi, ja mam rączki tutaj, kamera za mną jest w stanie podążać. Jak widzę, ona nawet się nie gubi, staram się powoli robić te ruchy, ale widzę, że daje sobie ona naprawdę z tym radę. Z tej strony jeszcze raz, moi drodzy, chciałbym Wam naprawdę bardzo podziękować za to, że udało nam się uzbierać to, co w ogóle wczoraj było na live, to, co zrobiliście wczoraj na live.
no to przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Na tą kamerkę zbieraliśmy sobie, powiedzmy, nie wiem, może 2 miesiące. Wczoraj na live coś tam palnąłem, że może uda nam się do końca roku zbierać na nią, gdzie zostało, powiedzmy, 3-4 dni do końca roku. I poszła jakaś lawina donate'ów. Po 5 zł, po złotówce, po 100 zł. No, byli szajbusy, którzy właśnie wpłacali nawet i dużo więcej. Za co wam oczywiście, szajbusy oczywiście w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, za co wam naprawdę serdecznie dziękuję, bo myślę, że jakość filmów na pewno wzrośnie. Nie będzie takich, wiecie, kadrów rozszczepanych, że ręka lata i tak dalej. Zobaczymy, jak ten follow focus będzie działał, bo pokładam w nim dosyć duże nadzieje, bo często jak coś robię, na przykład muszę się ruszać i tak dalej, to potrzebuję zawsze drugą osobę, która na przykład może przejąć kamerę, może to nagrać, a nie ukrywajmy, często projekty robię też samemu i wtedy mam, no jest to dla mnie problematyczne, na przykład jakąś belkę niosę, to ją muszę zaraz postawić kamerę, przesunąć kamerę, coś robić, to jest dosyć problematyczne. W tym przypadku to jest, powiedzmy, kamera z gimbalem, ona w zasadzie jest takie płaskie dno, więc ona sobie jest w stanie ją postawić normalnie, ona stoi i dodatkowo można powiedzieć, że tam siedzą takie w środku małpki, które śledzą mnie, jest ten follow focus i robią za dodatkowego operatora, co jest naprawdę świetną rzeczą. Zobaczymy, czy to się będzie zdawało. Tak powiem wam, że cały czas tak staram się pobawić tą kamerą, poprzesuwać, poruszać i widzę, że to naprawdę bardzo fajnie funkcjonuje. Jedyne, czego się obawiam, to dźwięk. Mam troszeczkę bzika na punkcie tego, żeby dźwięk był ładny. No a tutaj niestety nie podepnę żadnych mikrofonów drogich i tak dalej. Może gdzieś by się jakoś dało tego Rode Video Mic podpiąć, może pod USB, gdzieś coś muszę poczytać. I kolejną rzeczą, którą bym chciał zrobić, to spróbować podpiąć tą kamerę, żeby używać ją do live'ów. Z tego względu, że jak widzieliście, z GoPro są niemałe problemy, jeżeli chodzi o jej wyłączanie się, zmienianie proporcji obrazu w zasadzie. Więc to jest druga nadzieja, którą pokładam w tej kamerce. Tak jak mówię, widać, że teraz obraz z kamery nie jest idealny z tego względu, że mam nad sobą dwie żarówki LED-owe, dosyć słabe, za mną w kominku się pali, warunki są złe, zresztą widzicie po oświetleniu moje oczy i tak dalej. Fajnie, że mam też mały podgląd, monitorek podglądowy, więc widzę też, co się dzieje. Jest to specyficzna kamera, nie wiem, czy jest jakiś odpowiednik w zasadzie tej kamery. Na pewno żadna kamera sportowa nie jest odpowiednikiem tego, bo to są całkowicie różne rzeczy. Miałem różne GoPro, od chyba tam zaczynając od GoPro 2, 3, 5, wszystko w blackach miałem, tam w 2 chyba nie było blacków. To nie jest zdecydowanie kamera sportowa. Jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Tak jak się zaskoczyłem bardzo pozytywnie na DJI-u, na kamerce z Mavica czy z Era, to tak samo mam nadzieję, że tutaj się też pozytywnie zaskoczę i że ten obraz będzie naprawdę akceptowalny i przyzwoity. A co najważniejsze, cały czas to trzymam w ręce i mam nadzieję, że nie ma takiego trzęsienia się i że jest to w miarę ostre. To by był, moi drodzy, taki krótki filmik, w którym chciałem wam bardzo podziękować raz jeszcze za to wszystko, za to, że wspieracie mnie, że jesteście ze mną, że możemy realizować projekty, których nie byłbym w stanie przetrealizować, gdyby nie wy, gdyby nie na przykład chociażby przez ostatni czas Klaudiusz AXH Materia 18650, dzięki któremu jak wymyślam sobie jakieś projekty, to Klaudiusz zawsze podsyła ogniwa i możemy je potestować i co najważniejsze ogniwa porządne, bardzo dobre jakościowo, praktycznie no, parametry jak nowych ogniw. Naprawdę jestem wam wszystkim, moi drodzy, mega wdzięczny. Bardzo to doceniam, bardzo wam dziękuję. No i co, moi drodzy, dzisiaj jest 28. Myślę, że z tego miejsca mogę wam już złożyć szczęśliwego nowego roku, wszystkiego dobrego i do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Myślę, że teraz dzięki tej kamerce będzie troszeczkę więcej odcinków na kreatywnym vlogu. A ci, co jeszcze nie zasubskrybowali, pani kreator, czyli kanału mojej żony, pod spodem macie link, zapraszam was, bo materiały też się już nagrywają i Monia już powolutku je montuje, także będzie ich coraz więcej. A tematy są fajne, moi drodzy. Więc trzymajcie się, cześć i czołem.